Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Paweł Preissner i jestem deweloperem z 20-letnim doświadczeniem i co poniedziałek o 10 na żywo staram Wam się przekazać najciekawsze informacje dotyczące budownictwa, dotyczące nieruchomości, dotyczące trendów deweloperce, jak również szans i zagrożenia, które się pojawiają. Pierwszy news, który przygotowałem na dzisiejszy dzień, to tak naprawdę news dotyczący jednej chyba z największych sprzedaży, która się przygotowuje na rynku deweloperskim, na rynku nieruchomościowym. Jest to temat najwyższy budynek we Wrocławiu wystawiony na sprzedaż i czytamy na Business Insider informację, że wrocławski wieżowiec Sky Tower już niedługo będzie przeznaczony do sprzedaży. W 2021 roku wieżowiec ma zostać przygotowany na sprzedaż. Nie wiadomo, jaką cenę za Sky Tower chciałby uzyskać Develian. Budowa kosztowała około miliarda złotych, więc tak naprawdę wartość, która myślę, że jest, nie tylko można sobie ją zobrazować, ale pewnie nawet i przemyśleć, jaka to jest kwota. Obecnie Sky Tower mniej więcej jest szacowany około 150 milionów taniej niż koszt tworzenia, ale wszystko zobaczymy, co przyniesie rynek i obecną sytuacja właśnie na nim. Z ciekawych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, to fakt, że środki, które właściciel spółki chce przeznaczyć, mają być skierowane na budownictwo mieszkaniowe i w tą stronę stara się uzyskać jak największą kwotę do inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe. To też dobra informacja, bo na dobrą sprawę widać, że ogromny rynek, który się pojawia, jest skierowany i kwoty, które z transakcji się pojawią, będą skierowane na rynek mieszkaniowy, więc deweloperka prawdopodobnie będzie bardzo kwitła w tym roku, a pozyskiwanie takich gruntów, które są jednym z rodzajów inwestowania osób, które zaczynają w tej deweloperce, chyba będzie dobrym pomysłem. News na również Business Insider. Osobliwe hotele w Polsce. Nasz przegląd kontrowersyjnych inwestycji. Artykuł, który uważam, że warto przeczytać. Warto przeczytać ze względu na różnego rodzaju, można by powiedzieć, rozbieżności, nawet i w samym artykule. I czytamy. Na rynku nieruchomości hotelowych zdarza się, że ilość wygrywa kosztem jakości. Władze lokalne patrzą przychylnie na przeskalowane projekty i duże obiekty hotelowe nie tylko psują krajobraz, tracą przy nich lokalne usługi. No i jest opisane w tym artykule bardzo dużo przykładów. Jednym z przykładów są inwestycje w Ustroniu, w Wiśle, a konkretnie w Karpaczu. Te hotele oprócz skali kojarzą się też z kiczem. Hotel w Karpaczu zajął nawet drugie miejsce w corocznym plebiscycie Makabryła 2010 rok. Sam inwestor zdaje się przejmować tylko to, co świat o nim mówi. W 2019 roku ruszył z budową największego swojego hotelu Gołębiewski Pobierno w gminie Rewal nad Bałtykiem. Obiekt obliczony na 1100 pokoi według wielu osób burzy architekturę i burzy urbanistykę danego miasta, czy wioski takiej wakacyjnej, więc zainteresowanie tym tematem jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. Pod jego budowę wycięto 1500 drzew, więc zarzucono mu bardzo dużo. Myśmy na ten temat chyba już kiedyś rozmawiali, jak pamiętam, na jednej z pierwszych prasówek o inwestycjach w kondo hotele i kontrowersje wzbudza również projekty spółki Górskie Resorty w Wiśle. Nie wiem, czy ktoś był, ja byłem niedawno w Wiśle i Crystal Mountain Resort jest jednym z tego przykładów. On stoi dokładnie bardzo blisko Gołębiewskiego, można powiedzieć drzwi w drzwi albo działka w działkę i faktycznie jest bardzo kontrowersyjną budową w stosunku do wpisania się w tą architekturę. Jest na takiej górze, która bardzo mocno wyróżnia się i ten resort widać ogromnie w stosunku do tego, co się dzieje. Ale słuchajcie, czytamy w innym artykule, również w tym tygodniu, na rzeczpospolita.pl, czy tam na rp.pl, tysiące pokoi w budowie. Tysiące pokoi w budowie. Rynek kondo hoteli nie zmalał. Portal inwestycje w kurorty.pl podaje, że nad Bałtykiem w budowie jest 1591 tak zwanych jednostek kondo. Pokoje i apartamenty. W górach
1312. W planach jest kolejne 10-12 tysięcy. W artykule przeczytamy również, że chętnych na kondoch, na pokoje w kondoch hotelach na dobrą sprawę nie brakuje, że się bardzo, ale to bardzo dobrze sprzedają. Jest ogromne zainteresowanie, zwłaszcza w kurortach, które są kurortami wypoczynkowymi. I oczywiście możemy powiedzieć, że hotelarstwo ma się bardzo słabo, że hotelarstwo ma problemy związane z COVID-em i wyniki finansowe obiecywane mogą być niestety porażające i niekoniecznie realne do zrealizowania, ale czytamy w tym artykule, że większość spółek wypłaciła zyski swoim właścicielom tych kondo pokoi czy kondo hoteli, ewentualnie aneksując umowy na czas pandemii, gwarantując im cały czas ten sam procent wpłat i stop rentowności, która się pojawia. Wiele hoteli turystycznych na dobrą sprawę obroniło się w okresie pandemii, w okresie 2020 roku, kiedy te wahania możliwości przyjmowania gości były pozytywne bądź negatywne i można powiedzieć, że niektóre nawet zahaczyły o rekordowe wyniki finansowe. Z mojego doświadczenia wiem tylko tyle, że zarządzanie takim hotelem czterogwiazdkowym przy dużym przy posiadaniu i restauracji i funkcjonowaniu nie tylko pokoi, które się podnajmuje od obecnych właścicieli, przede wszystkim ma bardzo wysokie koszty i musimy uważać na, przy realizacji takiego projektu, musimy uważać na to, by te koszty były jak najbardziej minimalne. Te kondo hotele i produkty, które się pojawiają, myślę, że są już bardzo wyspecjalizowane, że ich operatorzy mocno wiedzą, co robią, a sam osobiście będę realizował taką wioskę wakacyjną, akurat niedaleko mojego hotelu wypoczynkowego, więc jeżeli chcecie zainwestować w taką przestrzeń, czy chcecie zainwestować swoje środki z bardzo dobrą stopą zwrotu, to zapraszam na szklanetarasy.pl, na którym już niedługo, albo nawet już się pojawiła informacja o możliwości pierwszego zakupu nieruchomości przygotowanych pod turystykę i budynki letniskowe z funkcją wynajmowania całegorocznego. W mieszkaniówce nie ma nawet śladu pandemii. Czytamy na rp.pl. Grupa deweloperów Indeks WIG Nieruchomości wspiął się na pudło 2,6 tysięcy punktów, czyli jest dokładnie na szczycie, na którym wdrapywał się w lutym 2020 roku. Tuż przed tym, jak w gospodarkę i rynki uderzyła pandemia. Od marcowego dołka wartość spółek deweloperskich wzrosła o ponad 40%, czyli ludzie, którzy inwestują na giełdzie, uwierzyli inwestorom nieruchomościowym w to, że branża nieruchomościowa bardzo mocno będzie się rozrastać i zainwestowali w deweloperów, zainwestowali w największe spółki deweloperskie. No i przyniosło to ogromne zyski, bo jest to wartość 40% wzrostu. Myślę, że bardzo, ale to bardzo istotne. W styczniu deweloperzy rozpoczęli budowę 12,4 tysiąca mieszkań, o 24% więcej niż w roku wcześniej i 27% więcej niż w styczniu 2019. Jest to najlepsze otwarcie roku w historii, odkąd w kwietniu i maju ubiegłego roku lockdown ograniczył rozpoczynane inwestycje do 6,2 tysiąca lokali. W kolejnych miesiącach firmy dwoją siły, by nadrobić dołek, bo popyt jest wysoki. To bardzo dobra informacja, że nieruchomości chcą obronić przede wszystkim inflację, chcą obronić oszczędności ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić często z pieniędzmi i inwestują w swoje środki finansowe właśnie w nieruchomości bądź w spółki zajmujące się profesjonalnie nimi. Kolejny news. Nie powstał ani jeden dom, to jest bardzo ciekawy news, jeżeli ktoś w ogóle śledzi to, co się dzieje politycznie troszkę u nas w kraju, albo w pomysły, które wychodzą bądź wychodziły swego czasu od naszych rządzących, to warto by zapoznał się z tym artykułem. Nie powstał ani jeden dom drewniany.
A prezesi tej spółki wypłacili sobie horrendalną wartość wynagrodzeń. W ciągu pierwszych 2 lat działalności spółki Polskie Domy Drewniane na wynagrodzenie członków zarządu przeznaczono prawie 580 tysięcy złotych. Tak wynika z odpowiedzi ministra klimatu i środowiska na interpelację poselską. Do tej pory spółka nie zrealizowała żadnej inwestycji. Spółka Polskie Domy Drewniane została powołana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. Rozpoczęli działalność w 2019 roku. Jej celem ma być wsparcie budownictwa w Polsce z wykorzystaniem energooszczędnych technologii drewnianych. Interpelację w sprawie działalności spółki skierowali do ministra klimatu i środowiska Michał Turtyki, posłowie Franciszek Sterczewski i Krystian Sibiński i kilku innych jeszcze tych, mamy tutaj pewnie kilka nazwisk. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że pomysł państwowy był taki, by stworzyć spółkę, może nawet deweloperską, wykorzystującą zasoby w lasach państwowych, i które miały realizować domy w Polsce i wspomóc cały rynek niedoboru mieszkań na rynku deweloperskim i na rynku krajowym. No i jak się okazało, no niestety nie powstał żaden dom, więc zastanawiam się, za co te wynagrodzenia. Mogę jeszcze stwierdzić, że miało być to realizowane na gruntach Skarbu Państwa, więc na dobrą sprawę mieli grunty, mieli możliwość zrobienia pozwoleń na budowę, mieli budulec do tego, by zrealizować te przedsięwzięcia, no ale niestety coś poszło nie tak. Szef JW Construction tłumaczy, dlaczego zbudował warszawski Hongkong. Myślę, że wielu mogło się zapoznać z artykułem, który się pojawił w ciągu 2 dni i faktycznie ten artykuł budzi wiele wątpliwości. Faktycznie budowa bliska Wola, i można to przeczytać w artykule mois.pl, budowa bliska Wola Tower wzbudziła ogromne kontrowersje. Architekci mówią o niej jako przykładzie patodeweloperki. Nawet wiceminister Anna Kornecka twierdzi, że z takimi inwestycjami należy walczyć. Money.pl chciało zrobić wywiad z Józefem Wojciechowskim, właścicielem JW Construction, firma, która jest właścicielem budynku. Wojciechowski na wywiad się nie zgodził, ale przysłał list, w którym tłumaczy, dlaczego zdecydował się na taką inwestycję i zapewnia, że wszystkie apartamenty zostały sprzedane. To, że na zdjęciach, które widzimy, faktycznie ta zabudowa jest tak ścisła, tak zwarta i że tak bliska siebie, wzajemnie oddziaływując na siebie, jest po prostu faktem. Ale dlaczego to powstało? Myślę, że było wieloma czynnikami poparte, a jednym z czynników na pewno był czynnik ekonomiczny. I z ciekawych rzeczy, które warto przeczytać, bo prasa się bardzo rozpisała w tym temacie, to artykuł tym razem w Money.pl. Wszystkie apartamenty sprzedane. Deweloper Józef Wojciechowski o najsłynniejszym polskim osiedlu. Więc jest to, tak można powiedzieć, troszkę powielenie tego artykułu, ale jest on rozszerzony o wywiad z panem Wojciechowskim i o wywiad, który bardzo dobrze opisuje aktualną sytuację mieszkaniową, który pokazuje, dlaczego postawił na taką zabudowę, a nie inną, dlaczego tak zwarł zabudowę i dlaczego trafia w segment, który jest najczęściej kupowany. Ten artykuł jest troszeczkę dłuższy i uważam, że dużo bardziej można się na nim skoncentrować, bardziej go czytać, bo faktycznie po prostu JW Construction trafił w produkt docelowy, który klienci bardzo mocno potrzebują. To, że akurat to na niego trafiło, świadczy o tym, że ma cholernego nosa do tego, co się będzie sprzedawać. A to, jak to wygląda i jak w ogóle inwestycje wyglądają, zawsze budzą kontrowersje, więc na dobrą sprawę ocenianie architektury w stosunku do potrzeb rynku, myślę, że jest obiektywne i każdy może sobie swoje zdanie na ten temat wypracować. Za dzisiejszą prasówkę Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się po raz kolejny za tydzień o godzinie 10 na live. Dla osób, które
mają zacięcie dewelopera albo chcą rozwijać się w zakresie deweloperki, polecam wejście i pojawienie się na grupie Deweloperka z Pasją, mojainwestycja.pl. Jest to grupa ponad już 4200 ludzi, którzy codziennie wymieniają się swoimi doświadczeniami, którzy rozpoczynają swoją przygodę, ale też realizują duże projekty inwestycyjne, więc ta grupa bardzo mocno rośnie. Jeżeli chcecie poszerzyć tą wiedzę, zapraszam do niej bardzo serdecznie. Widzimy się o 10 za tydzień na live'ie. Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia i dużo uśmiechów, zwłaszcza tego nieruchomościowego. Trzymajcie się, cześć!